Damian, jakbyś mógł ocenić procentowo szansę, że w tym roku wejdziesz jeszcze między liny, stoczyć w walkę zawodową, to ile by było procent? Witam serdecznie. Uważam, że będzie 100%, bo tak naprawdę prowadzimy od dłuższego czasu rozmowy z moimi promotorami. Byłymi, może będzie tak, że będą tu obecni. I na razie tam nic nie podpisaliśmy, ale tam po prostu jest to bliżej niż dalej, aby to wszystko osiągnąć, jakiś tam kompromis. Z drugiej strony też tam wiadomo, rozmawiałem z innymi ludźmi i mam nadzieję, że tak czy inaczej, czy to będzie właśnie grupa Noko Promotion, czy może ktoś inny, będzie to jakieś porozumienie, które pozwoli mi zaboksować w październiku lub w listopadzie. Czy na bieżąco cały czas jesteś w treningu, trenujesz regularnie, czy jeszcze zmagasz się z urazami, bo ostatnio to miałeś głównie kłopot, kontuzja za kontuzją? No, tych kontuzji naprawdę było sporo i nie było to zbyt przyjemne, bo cały czas byłem tak jakby wyłączony częściowo z treningów. Teraz już normalnie trenuję i bardzo się z tego powodu cieszę, ponieważ brakowało mi tego, a tak naprawdę zawsze starałem się jakoś tam utrzymywać w jakiejś kondycji fizycznej, ponieważ ja tak naprawdę jestem ze sportem związany od 8 roku życia, czyli naprawdę dużą większość czasu w swoim życiu spędziłem na sali treningowej i bardzo dużo przyjemności mi to sprawia samo w sobie. A mam nadzieję, że teraz po tych całych perypetiach, takich związanych właśnie z kontraktami i ze zdrowiem, uda mi się teraz już skupić całkowicie na swoich przygotowaniach i wszystko pójdzie tak jak trzeba. Stoczyłeś blisko 40 zawodowych walk, mnóstwo amatorskich. Powiedz mi tak naprawdę, bo wiadomo, że o najwyższe cele chciałbyś walczyć, ale też z jednej strony mówisz, że z jednej strony chcesz walczyć o zdobycie szacunku kibiców, że nie wyobrażasz sobie życia bez sportu, czyli tak naprawdę Damian Jonak to teraz chce walczyć dla siebie, bo jest uzależniony od tego sportu, interesują go tylko walki o tytuły. I jakie walki w tym momencie cię interesują? Czy chcesz walczyć, czy te pieniądze, wiadomo, to jest ważne, czy tylko te najwyższe cele cię interesują? Tak naprawdę wszystko po trochu i z tego, co teraz właśnie nawet rozmawiałem z byłymi promotorami i to, co mi proponowano, to tak naprawdę właśnie walkę o te właśnie najważniejsze tytuły, ponieważ moja sytuacja w rynkach już jest taka, że mam nadzieję, że wreszcie się tego doczekam. No a to tak naprawdę, tak jak to wielokrotnie powtarzałem, to nie zależy od zawodników, to tak naprawdę są takie sprawy, powiedzmy, pozasportowe, polityczne bardziej i promotorów. I tutaj po prostu trzeba czekać na dzień tej swojej szansy i nic więcej. A to, co wspominałeś o kibicach, to tak naprawdę boks dla mnie sama walka jest wielką przyjemnością i tym, co sprawia mi dużo radości. No i chciałbym, aby po prostu te walki były taką też podobną sprawą dla kibiców i żeby oni też czerpali dużo przyjemności z oglądania tych pojedynków i żeby były to zacięte walki. I tak naprawdę to już trofea, tytuły, to powiedzmy jest sprawa drugorzędna, bo uważam, że najważniejsze jest to, aby ta walka miała sama w sobie taki duży odbiór pozytywny wśród ludzi, żeby ona się po prostu podobała, żeby trzymała w napięciu i żeby była efektowna, bo tak naprawdę wiele walk, które są, powiedzmy, o te najwyższe właśnie trwa, nie są takie do końca ciekawe i emocjonujące, a czasami walka tak naprawdę o nic robi bardzo dużo widowisko i styl na przykład dwóch zawodników, którzy się spotykają w ringu, naprawdę jest niepowtarzalny i wtedy ludzie są bardzo, bardzo szczęśliwi, że przychodzą na takie gale. No i tak naprawdę na tym mi zależy, bo zawsze chciałem walczyć dla ludzi i tak naprawdę każdy zawodnik powinien o tym pamiętać, że bez kibiców my jako sportowcy nie istniejemy.